Na morzu można się rewelacyjnie zrelaksować, patrzeć na delikatne fale, siedzieć, odpoczywać, pić dobrą kawę i myśleć o tym, jak rano wstanę czy łeb będziemy wolny. Ale może jest tylko piękne wtedy. Kiedy jest ładna pogoda? Kiedy pogoda się zmienia i zaczyna być. sztormowo, to już nie jest tak pięknie. To być odcinek morski, a w zasadzie nowe zakupy. Tylko jakie. Ja jestem Stanisław, to być mój ulubiony akwent w grze RASham Fishing 4. Może, może, które daje dużą frajdę, daje satysfakcję, daje pieniądze. I to olbrzymie pieniądze. No ale może też jest ciężkie, i może trzeba umieć rozszyfrować, wykombinować i tutaj oszczędności zbytnio nie ma. Sam oczywiście jak zaczynałem na tym Akwenie, gdy on wszedł, to łowiłem na to, co miałem. Ale wtedy ryba była lżejsza. Twórcy dopracowywali to, niektóre ryby przesadzili, dlatego niektórych ryb się po prostu nie łowi. Chyba, że ktoś chce złapać, aby mieć, a o tak się olewa m.in. halibut, to jest ryba, która jest niewarta nawet tego, żeby... Znaczy, jest nic nie warta. Wolę zjeść starą kanapkę z wczoraj. Nie, też nie. Nie, nie chcę tej kanapki starej. To jest moja wędka główna, na której łowiłem przez rok czasu na tym akwenie. To jest to wielka pil wędka pilkerowa, najlepsza, jaka była wtedy, jak wyszedł ten akwen. Taka ciekawostka, że jak wyszedł ten akwen, to wędki nie było tej przez 3 dni chyba, czy coś takiego, ale mnie i tak nie było, bo ja byłem na Teneryfie. Także oglądałem, jak byłem przytomny czasami przez chwilę gdzieś w jakimś miejscu, co jest grane, i wiedziałem, że w sklepie nie ma. <laughs> wędka dobra, ona kosztuje około 10 tysięcy. Pędka, która ma busty. To jest bardzo ważne. Tutaj, e, ten, tam jak na ten na, wróciłem z ten ryfy, bo ja chyba akurat wróciłem tydzień po premierze tej, tej mapy wtedy. E, i tam oglądałem faktycznie jak zobaczyłem, że to wyszła ta mapa ja byłem dwa tygodnie wtedy ponad na ten ryfie i gdzieś tam zerknąłem w internecie jak to wygląda i pamiętam, jak się śmieli niektórzy za tam pilker pilker no i pilker jest najlepszą formą gotówki na akwenie bo pilker daje kopa bo pilker można obić na kilka gumek między innymi cały zestaw elegancko bierze drupnica a to jest pik 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 jak trafisz na taką makrelę która siedzi pik pik to gotówka płynie jak dzika. Oczywiście nie zawsze makrela jest spita. Jest inna ryba. Pilker daje ogromną gotówkę i pilker jest rewelacyjny na małą rybę na średnią. Ja muszę powiedzieć, że na morzu mnie tylko taka ryba interesuje. Dużą rybę całkowicie olewam. Nie interesuje mnie ona. Być może kiedyś, bo tu są fajne gatunki i być może dawno, dawno to nie, bo to dawno to było, ale kiedyś może i tak. Dzisiaj pokażę wam wędkę, która zastąpi moją wędkę pilkerową, która jest ciągle dobra, ale ona już do naprawy pójdzie i pójdzie taki, taka ala rezerwa. Będzie mało stosowana. To być najdroższy, wtedy nie było na początku, jak wyszła ta mapa. Są jeszcze za monety oczywiście, yy, która ma większą wytrzymałość, która ma moc, jest mocniejsza, twardsza i która ma busta, który mnie bardziej interesuje, gdyż ja tą wędkę będę stosował tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie do Pilkera, czyli Pilker i gumki. Ewentualnie sam pilker, ale pilker i gumki. I ona do tego będzie służyła. Ja na morzu generalnie nie łowię na zestawy inne kombinacje, chociaż mam opanowane też i to łowię. Ale zanim to zrobimy, skoro jestem tutaj, to, m, gdzie jest warsztat, bo na akwenie nowym, czyli jezioro warsztatu nie ma. Zlikwidowali, po prostu się nie płaca, Mechanicy podzieli, że tam pracować nie będą. To pokażę wam naprawę kołowrotka tego nowe, nowego, czyli biełga Ewia, rozmiar 6000. Tu jest trochę drożej warsztat, ale to jest niewielka suma przy tym, tym kołowrotku, także odjąć sobie parę monet, parę procent bym tak powiedział i będzie dokładnie pokazane ile ona będzie kosztowała w najtańszych, czyli wołków lub w bazie tam, gdzie Biłoga ma swój sklep. Zobaczcie, jak to wygląda. Kołowrotek naprawdę wydaje się dobry. Naprawy nie są drogie. Nie są oczywiście, może, chyba kalibra jest tańsza, ale kalibra w tym momencie przegrywa, na przykład ta zwykła z tym kołowrotkiem. Z tego względu, że po pierwsze ten jest mocniejszy, tamten, jak wzmocnimy, jest mocniejszy, wtedy hamulec będzie drożej kosztował. Pamiętajmy o tym, że jak wzmocniamy, to naprawa kosztuje drożej. Po drugie, ten kowrotek staje się uniwersalnym kowrotekiem. Z tego względu, że ma dużą szpulę, a ma rozmiar 6000 i wytrzymało 17 kg skakiem i wchodzi na nowy Akwen, czyli jezioro miedziane. To jest faktycznie dobry kowrotek i jak gracz pisał do mnie, że prawie tam 32 kg go wyciągnął. Oczywiście, jeżeli wyciągnie kilka ryb takich powyżej 30, ten kowrotek pierdnie, po prostu nie ma co gdybać. Ale to się też nie często zdarza, żebyśmy łapali kilka podrząd. Chociaż jeżeli mamy pecha. To może tak być, różne cuda już widziałem w grze Rashen Fishing 4. Dobry kowrotek, muszę wam powiedzieć, że rozmyślam nad zakupem drugiego takiego na ten nowy akwen, chociaż mam cały zestaw na razie i muszę się nad tym też głębiej zastanowić. ale na pewno jest to kołowrotek najlepszy z tych, które nie są najdroższe, czyli węga. Bo nic innego już nie ma sensu kupować albo to, albo węgę. Moim zdaniem przetestowałem też Tagarę rozmiar 6000, moim zdaniem, szkoda złotówki na ten kołowrotek tutaj. Ten będzie zdecydowanie lepszy. No dobrze, wędka. To dzisiaj kupujemy. Wędkę, Wędka, która była w moich planach od pewnego czasu. Wtedy nie płacało się zbyt szybko kupywać, dlatego że ten, tą wędkę moją pilkorową, to jest wtedy była topka. No dalej jest topka. To 10 tysięcy, no i niech ona się zniszczy, mówię. Ona ma uszkodzone nie, przelotki dosyć poważnie, ale przelotki naprawimy, a blank jeszcze się nadaje. Jest ok, jeszcze można na niego spokojnie przez rok następny łowić małe ryby. I do tego ona będzie też służyła. Ale. Już w rezerwie. Ta przechodzi do mojego głównego, i tutaj też będę zmieniał żyłki. Na razie dzisiaj założyłem przypon, dlatego że ja tutaj łowię na mniejsze, na bardzo małe ryby, ale przypon 55 fluoro, chociaż na morzu przypon tak nie jest potrzebny, chociaż różne są techniki, różne sposoby. Tutaj żyłkę muszę zmienić, bo ja ten zestaw przygotowuję na zestaw 55 przypon i, i, i 60 mniej więcej żyłka. Ten zestaw tak będzie, ale akurat żyłkę miałem przy sobie 80, a jako, że standardowo jak coś kupuję, to zawsze wszystko wydaje, także żyłkę dokupię już później. Ale tutaj na ten powrotek, który założy na tą wędkę, żyłki wchodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest zestaw, w którym wyciągniemy rybę. Jest to kilo. Nawet nie przy takich dużych uszkodzeniach, aż tylko przypon, trzeba by zdjąć yy, tutaj na samej żyłce tej 80, na zacisk na tym kowrodku na drugim biegu i tutaj wyciągniemy i być może i większą rybę wyciągniemy, ale ja nie kompletnie w, tu, w tym momencie to nie interesuje. Ja wpadam, jak wam nieraz mówiłem, na godzinkę, na dwie, przeważnie na godzinkę, na może fajnie się zrelaksować i połowić ryby, chociaż ostatnio może jest bardzo, ale to bardzo słabe. Yy, słabe i bardzo dużo sztormy są często i Dużo leje. To i tak pokażę Wam to w tym odcinku, mimo tego, że jest Slipa i dawno nie łowiłem, kilka dni, bo jestem zajęty miedzianym, że to nieźle wychodzi. No dobrze, przyjrzyjmy się na tą wędkę nową i na wędkę starą, jak to wygląda. Widać, że ta jest mocniejsza, chociaż muszę Wam powiedzieć, że ta stara mi się bardziej podoba. <laughs> Ale tu już nie chodzi tylko o wygląd. Chociaż oglądając świat według Bandich regularnie uwielbiam ten serial pentem, jak kupywali komputery i mówili, że chcą ruszowy. To ważne. Ten zestaw, który stosuję tutaj, Wam teraz pokazałem, od, od razu to wszystko już zdejmę i założymy wszystko na tamten mniej więcej. Ja nie łowiłem chyba 3 dni, bo jestem zajęty tym akwenem miedzianym i nie wiem nawet na co bierze i gdzie. Wypłynąłem na dwie godziny i grzebałem trochę, muszę się przyzwyczaić, ale na koniec coś już znalazłem. Także może następnego dnia już będzie lepiej, ale może jest na razie słaby. Jak się ten akwen miedziany, może jest słabe, ale te słabe i tak daje regularną gotówkę. Dobrą, tylko fakt faktem, no może kosztuje i trzeba zainwestować trochę pieniędzy. No i punkty, punkty trzeba dać, jak wiemy w wielu graczy punkty no przy levelu tym takim do 40 punkty ma rozreklamowane. karp, grunt, ewentualnie spin. No i tam już niewiele zostaje, żeby coś jeszcze wykombinować, także tu z punktami może być u niektórych na pewno ciężko. Założyłem takie, jak pamiętałem mniej więcej, jak ostatnio byłem, jak brały te yy, przynęty, to jest ważne tutaj, dobrze umieć rozszyfrowywać te gumki, to jest bardzo, ale to bardzo ważne samemu, yy, czyli umieć dobierać kolory, sprawdzać, yy, nie kombinować wszystko na Discordzie yy, czy na yy, różnych czatach, że podaj mi wszystkie namiary i tak dalej, bo tu autentycznie wtedy nawet mimo tego, że to jest trudna gra Russian Fishing 4 jest trudną grą yy, i tak, i tak on nic nie umie po prostu, no tu trzeba się uczyć samemu, wtedy to poprawia nam możliwość szukania różnych gatunków i efekty są też często gęsto lepsze niż tylko bazowaniu na skopiu i Tak to wygląda z tym kołowrotkiem, to jest kołowrotek dobry, drogi, to jest kołowrotek, który ma wytrzymałość dosyć sporą na zacisku, ma dwa biegi. Kowrotek, który możemy wyciągnąć naprawdę dużą rybę i jeszcze nie jest gigantycznie aż tak drogi, chociaż pamiętajcie o tym, że w multiplikatorach tych drogich, tych topkach, mechanizm po prostu jest strasznie drogi w porównaniu do takich zwykłych kowrotków. Ten kowrotek trzeba używać też z głową. Ja go na razie używam tutaj, ale on nie jest u mnie często używany. Ja już głównie używam węgę na tym akwenie. Biłgę to rozmiar węga 10 tysięcy. Ona jest tańsza w naprawie, zdecydowanie. Tylko, że akurat mam teraz dwie uszkodzone, muszę dać do naprawy i ten kowrotek wyląduje. A ja zamiast naprawiać tamty, to naprawi je, ale muszę kupić następny kołowrotek. <śmum> mam w planach już coś innego, znaczy mniej więcej, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Wędka ma fajną moc, wędka jest twarda, wędka babusta, tutaj te busty dają dają. Plus jeden, plus dwa, dają. Poprawiają wędkowanie, jeszcze jak dacie punkty w to, to wszystko razem się kumuluje i naprawdę ryba potrafi zdecydowanie więcej brać. Jest to ważne. Te wędki topowe są ważne, tylko też należy kupować z głową, dlatego że jeżeli... Chcemy łowić ryby średnie, małe, a kupimy wędkę najdroższą za 50 tysięcy, to nie ma też najmniejszego sensu. Bo to jest wędka na ogromne ryby. Tutaj ta jest wędka pilkerowa idealna, bym powiedział idealna do tego, co chcę robić, właśnie czyli makrelka i rybki takie do 50 kg. Kowrotek również sprzyja temu, że ta rybka wyjdzie. Tylko pamiętać należy o tym, że może jest, ryba tutaj jest cięższa, czyli nawet 6 kg, zresztą zaraz wam to pokażę w krótkim materiale. Ryba niewielka dosłownie, a tutaj. Ona idzie ciężko, szczególnie niektóre gatunki, na przykład brosma. To jest ryba, która może być 3-4 kg i ona idzie z 30-40 metrów, jakbyśmy ciągnęli pustak jakiś. To jest taka ryba. Czerniaki też niektóre ciężko idą, rdzawce idą szybko na przykład. Także tutaj na morzu jest tak, wydaje się, jakby woda była gęściejsza, ryba jakby była ociężała. Ktoś powie, no może żere za dużo. Tak, niektóre ryby faktycznie sporo żrą, bo tak jest z tymi rybami, one wiecznie są głodne. Ek Rekin być rekin, do wody nie wchodź jak wpłyniesz, jedziesz gdzieś, gdzie jest ciepło. Pamiętaj tam, że tam są rekiny, a w ostatniej chwili już nie da rady spierdolić. Po prostu ugryzie. <laughs> no dobra. Tutaj też jest rekin, ale ten raz na raczej nie zatakuje. No właśnie mamy tutaj browne, widzieliście, ona ciężko szła. To tak jest, to nie o to chodzi, że ten kowrotek i ten ta wędka od razu spowoduje, że my wyciągamy ryby. Pach! No tak, przyspiesza, ale o to chodzi, że jest bezpieczniej, e, nic się nie wydarzy tylko, że ten kowrotek trzeba często na zacisk łapać. O! Przy okazji Wam pokazuję tutaj rybkę, którą wczoraj zapałem która jest bardzo rzadka na 30 bardzo fajna, ona daje kopa finansowego ma naprawdę kopa finansowego złapałem jeszcze taszkę, około 3 kg już to zaraz Wam pokażę. Bilet dwugodzinny, w kawiarni trafiłem czerniaki około 140 i tam w knajpie, w głównej restauracji prawie 1000 czyli wychodzi mi około 1000 mniej więcej 100 za dwie godziny gdy naprawdę może jest słabe i wędrowałem Znowu po kilku miejscach. Jestem cały czas zajęty jeziorem miedzianym i tutaj tak. Raz, że jest słabo, dwa, że nie chce mi się szukać, bo nawet w słabym znajdzie. Nie ma czasu po prostu. Ale to i tak i tak wychodzi. Jak odejmiemy przynęte, naprawę sprzętu, około 450 na. I odjęciu biletu około 400 do 40, 450 na czysto za godzinę. Na czysto, bo siatka to nie jest na czysto. Siatka jest na czysto. Wtedy jak odejmiemy bilet, czy tam kulki zanęte, PVA, naprawę sprzętu jedzenie i tak dalej, i tak dalej wtedy jest na czysto, tak to wygląda jak widzicie wędka, nowa wędka, którą na pewno będę testował na pewno na, na tą wędkę będziemy sporo łapać, ale może być może na morzu nie każdy da radę, na morzu trzeba uważać, bo gdy przychodzi sztorm, to robi się ciężko i gdy wpadniesz do wody, w wodzie gdzie pływają rekiny też może być ciężko, jeżeli łódka jest od Ciebie daleko odsunięta, a rekin jest bardzo, bardzo, ale to bardzo głodny i Cię już wziął na muszkę. Wtedy niestety nie da rady. No chyba, że to jest mały wypierdek, ale jeżeli to jest tygrys i ma za 4-5 metrów, to jedynie co ci zostaje to pomyśleć. Było zajebiście, ale niestety czas ucieka. Ja płynę na rybę. Co weźmie, no to weźmie.